Nowenna płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Modlitwy na każdy dzień nowenny. Całuję ranę Twojej świętej lewej ręki, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Całuję ranę Twojej świętej prawej ręki, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Całuję ranę Twojej świętej lewej stopy, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Całuję ranę Twojej świętej prawej stopy, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Całuję ranę Twego świętego boku, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlę się w intencjach niepokalanego serca Maryi, a także proszę Cię, Matko, przez płomień Twojej miłości o łaskę w intencji. Wymień prośbę z wiarą, ufnością i kochającym sercem. Oddaję Ci, Maryjo, ten czas trwania nowenny. Oświecaj mnie, przemieniaj i prowadź. Dzień ósmy. Rozprzestrzenianie płomienia miłości niepokalanego serca Maryi. Płomień miłości jest łaską, którą Matka Boża otrzymała od Ojca Niebieskiego przez zasługi świętych ran Jezusa. Jej działanie polega na oślepianiu szatana, uniemożliwiając mu doprowadzanie dusz do grzechu. Dziewica Maryja prosi nas o pomoc w rozprzestrzenianiu jej płomienia miłości na całym świecie. Oczekuje pilnej i wspaniałomyślnej odpowiedzi od każdego ze swoich dzieci. Maryja, jak myślicie, kto będzie odpowiadał za stawiane mi przeszkody? Gdyby tacy znaleźli się między wami, ze wszystkich sił brońcie przed nimi płomienia mojej miłości. Starajcie się o oślepienie szatana, bo inaczej kiedyś zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności z powodu wielu, wielu zgubionych dusz. Nie chcę, by choć jedna dusza została potępiona. Szatan oślepnie na tyle, na ile zaangażujecie się w to dzieło. Dziennik duchowy, 27 listopada 1963 roku. Bliski jest czas, gdy zapłonie płomień mojej miłości, a kiedy to nastąpi, szatan zostanie oślepiony. Dam wam to odczuć, by pomnożyć w was ufność. Wleję to w wasze serca wielką siłę. Poczuje ją każdy człowiek, do którego dotrze płomień. Zapłonie on nie tylko w poświęconych mi krajach, ale i na całej ziemi, rozszerzając się na cały świat, nawet na najbardziej niedostępne zakątki. Bo i dla diabła nie ma niedostępnych miejsc. Niech napełnia to was siłą i ufnością. Będę wspierać wasz trud nieznanymi dotąd cudami. Dziennik duchowy, 1 sierpnia 1962 roku. Chwila na refleksję. 1. Czy daję z siebie wszystko, współpracując z ruchem płomienia miłości, aby wypełnić misję, jaką powierzyła nam Matka Boża? 2. Co robię,
aby uczcić znanym płomień miłości niepokalanego serca Maryi i ofiarowywać pocieszenie moim braciom i siostrom w potrzebie, intencja poprzez moje zjednoczenie z Jezusem płomieniem miłości, sam staję się płomieniem miłości, aby mój przykład rozsławił ruch płomienia miłości i zachęcał jak najwięcej osób do przyłączenia się do tego maryjnego dzieła.